Ona się w tym roku kandyduje na przewodniczącą naszej szkoły. Mam do zrealizowania kilka fajnych pomysłów. Jestem także otwarta na wasze pomysły zawsze, ale wydaje mi się, że moje pomysły w dużej części mogłyby zostać zrealizowane. Jest to na pewno temat luster, o który już uczniowie proszą naprawdę szmat czasu. To się ciągnie wręcz latami. Tu nawet nie chodzi o to, żeby były lustra, lecz chodzi o coś, czym można byłoby przejrzeć, zobaczyć się, jeśli chodzi o toaletę oczywiście. Lustra w toaletach i damskich, i męskich. A jeszcze wracając do toalet, fajnie by było, gdyby była w nich większa czystość, o którą muszą zadbać i nauczyciele, i uczniowie. Później chciałabym zrealizować w małym budynku, tak, żeby był automat, ponieważ osoby z małego budynku, głównie klasy 1-3, muszą przechodzić z małego budynku do dużego budynku, aby kupić coś w automacie, i często jest do niego kolejka i mogą się spóźnić na lekcję, co jest niewłaściwe. Później chciałabym aktywować znów szczęśliwy numerek, ponieważ on jest, ale nie jest zwykle używany. Fajnie by było, gdyby nauczyciele, jak i uczniowie, przestrzegali też praw, na przykład, żeby kartkówki nie było, w sensie nie było kolejnej kartkówki przed oddaniem poprzedniej kartkówki. Chciałabym też w tym roku jako przewodnicząca zorganizować jakieś zawody sportowe dla klas wszystkich i po prostu osoby, które zbiorą najwięcej punktów, obdarzyć jakimś małym upominkiem, ale oprócz zawodów fizycznych zorganizować coś w stylu mam talent, bo po prostu nie każdego mocną stroną jest WF i fizyczne jakby zawody, to po prostu zorganizować mam talent, w którym każdy będzie mógł się wykazać, na przykład tańcem, śpiewem, rysowaniem bądź graniem na instrumencie. Myślę, że to byłoby dobre, ponieważ no nie każdy po prostu lubi WF. Dużo uczniów prosiło też o takie coś jak nosowanie w szkole. Jest to ciężkie do zrealizowania, ale jest to realne. Trzeba po prostu poprosić nauczyciela opiekującego się nami, najczęściej wychowawców, bądź jakiegoś nauczyciela, który mógłby to z nami zrealizować. Jakby szkoła nie jest miejscem do spania i po prostu trzeba byłoby podczas tego zachować jakieś zasady kultury, a nie robić jakichś zbędnych wygłupów podczas tej nocki. Fajnie by było zorganizować też kilka imprez dla wszystkich klas, żeby mogły się ze sobą pointegrować i ze sobą się zaznajomić po prostu, żeby się poznać, bo nie każdy z każdą klasą się zna. Mam nadzieję, że oddacie na mnie swój głos. Bardzo by mi było miło, fajnie by było zostać przewodniczącą naszej szkoły. Postaram się, żeby było w niej jak najprzyjemniej.